pana, dlatego że ja mam w domu 15 różnych aktów, różnych że tak powiem. Rzeczywiście, to ma pani szczęście. No mam szczęście jedyną, no więc było, od razu, nie było tego. Więc jedyną kupiłam. Gdzie zatknęliście się z Sudmekiem? Przede wszystkim pierwszy raz w książce Duna. Zobaczyłem, że jest to Wojciech Siódmak, zainteresowałem się tematem. Tak naprawdę poszukałem jego innych dzieł i naprawdę... Przede wszystkim w internecie też. Tak. A czy wiecie, którym jesteście już pokoleniem fascynującym się jego twórczością? Trzecim chyba. Nie mam pojęcia, ale moja mama na przykład też się fascynuje. Co jest takiego, co mama lubi, a co na przykład... Myślę, że to zniekształcenie tego rzeczywistego świata, że nadal to jest rzeczywistość, ale jest zniekształcona, że to jest jednak fantastyka. Patrzenie przez jakiś inny pryzmat na świat i szczególnie szkice. Szkice są naprawdę inspirujące, szczególnie gdy przygotowywaliśmy się do egzaminu z rysunku, to właśnie pan Siódmak taki był obowiązkową lekturą, znaczy dla mnie, nie wiem jak dla was, ale na pewno tak, dla rusza wyobraźnię. Jesteśmy z architektury i się interesujemy takimi rzeczami, więc... Więc to jest dla nas pozycja obowiązkowa i studiowanie jego warsztatu to jest coś niesamowitego. Zdecydowanie jest mistrzem, jeżeli chodzi o rysunek, jako malarstwo. A dlaczego on tak średnio znany jest w tym naszym kraju? Z czego to może wynikać? Nie mam pojęcia. Ja myślę, że jeszcze w naszym kraju panuje pewien brak nastawienia na sztukę. I na rozumienie tej sztuki, bo bardzo wiele osób jest niewyedukowanych w tym kierunku i panują jeszcze takie trendy dość przyziemne, jeśli chodzi o rozpatrywanie sztuki, architektury i tych zagadnień. Ale wydaje mi się, że w następnych kilkudziesięciu latach mam nadzieję, że nasz kraj się rozwinie i że pan Siódmak wróci tutaj mimo wszystko ze swoją twórczością na salony, jak na przykład dzisiaj. Mówi się, że Poznań może być nawet miastem tego projektu, czyli tego, w którym stoi za wami. To jest dla nas rewelacja, mi się wydaje, bo no nie ma tutaj, znaczy przynajmniej my się nie spotkaliśmy, żeby były aż takie duże wystawy tak naprawdę. Jest to dla nas fantastyczne, jeżeli będzie tego więcej, to dla nas super. To tylko będzie nas trzymać przy Poznaniu, mimo że nie jesteśmy wszyscy z Poznania. Dla mnie niesamowite jest to, że przez lata się otwierało te książki właśnie Dune i to wszystko oglądało, a teraz nagle... Tak. Na żywo, wielki format. Tylko właśnie, oryginalny. Dla żony Hanki. Chcielibyśmy prosić od pana, naszego wielkiego idola, o autografię. Dziękuję. Ja to myślę, że panowie przyda się ten... Oczywiście. Mowa przygotowana już była. Dziękujemy pięknie. Wiecie, tutaj państwu może się podziękować państwu Szponger, wydawnictwu Remis. Nie jesteście z Poznania? Nie, ale to jest... Tutaj. Czy będą takie rzeczy częściej organizowane? Może. Mamy nadzieję. Dla kogo? Dla Michała. Zaczęło się od takiego wczesnego dzieciństwa, kiedy zwrócono mi uwagę, że umiem rysować. Bardzo interesowały mnie wszelkie sceny związane z wyobraźnią, jak mitologia grecka, jak bajki. No i tak to w zasadzie kontynuowałem, aż do momentu, kiedy profesor zauważył, że umiem rysować. Potem zaczęli radzić, żebym poszedł do Liceum Sztuk Plastycznych i tam trafiłem na wspaniałego profesora, który był moim prawie ojcem duchowym, który nauczył nas wszystkiego. Profesor Tunin, tak. To nazwisko należy wymawiać, bo ten człowiek dał z siebie wszystko, żeby tych młodych ludzi przysposobić do spojrzenia i do warsztatu. Natomiast lata spędzone już w akademii były latami, powiedzmy, sterylnymi, które nic nie wprowadziły do mojego życia, oprócz pewnej ilości czasu spędzonego na akademii, bo po prostu coś się nie godziło z tym, co ja robiłem. Ja poszukiwałem zupełnie czegoś innego i z tej drogi nigdy nie zeszłem. Co nie jest prostym zadaniem w szkołach, we wszelkich innych wyższych szkołach. Fascynowała mnie właśnie zawsze Francja, ponieważ to była stolica sztuki. Pojechałem do Paryża i bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że w zasadzie to, co się nauczyłem, jest do niczego nieprzydatne. No, ponieważ byłem przygotowany przez mojego profesora i przez własną pasję do dobrego rysunku i przez te bajki, do pewnego rodzaju wyobraźni, przez Jules Verna, do wyobraźni, do tych marzeń, nawet naukowych takich,
bardzo szybko zetknąłem się ze środowiskiem science fiction w Paryżu i właśnie moje pierwsze prace to były rysunki do Filipa K. Dicka. Zetknąłem się tam z bardzo ciekawym środowiskiem wielkich pisarzy science fiction, oryginalnych bardzo, również ze środowiskiem literackim, zwyczajnym, ze środowiskiem artystycznym. No i powolutku zaczął się kształtować mój odradzać, jak gdyby to wszystko, co zostało w taki niezręczny sposób zaduszone przez modę abstrakcyjną i przez modę tego, co trzeba było robić na Akademii. Nie uszanowano i nie szanowano wtedy osobistości, profilu osobistego artysty, ucznia, studenta. Muszę powiedzieć, że to nie jest pomysł. Jest to jak gdyby krystalizacja całego przebiegu wielu lat, wielu spostrzeżeń. Urodziłem się w mieście, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, w Wieluniu. Ja osobiście urodziłem się po wojnie, ale byłem świadkiem tych koszmarnych śladów, jakie wojna zostawia. I to mnie prawdopodobnie niesamowicie szokowało, chociaż jako dziecko my mamy ten dar, prawda, uciekania od tych rzeczy smutnych i brzydkich. Bawiliśmy się przecież rzeczami potwornymi, jak tą bronią niemiecką, mundurami, hełmami, zbieraliśmy łuski i tak dalej. No, ja byłem świadomy, że to zło, które rodzi wojna, prawda, że tego nie może być, bo widziałem tych ludzi okaleczonych po wojnie, ludzi zdeformowanych, całkowitą tragedię, prawda, i dalej to, co spowodowała wojna, brak jedzenia, brak witamin. Myślę, że my wrócimy do tych podstawowych pojęć, do tych najwyższych podstawowych pojęć, bo przecież nie da się żyć w ten sposób. Zresztą powiedział Einstein, powiedział, dokładnie nie pamiętam, ale powiedział, że bez wysokiej kultury, bez moralnej kultury nie ma przyszłości dla ludzkości. Także prawdopodobnie to są takie to obniżanie lotu, ten upadek i potem podnoszenie się ku wyżynom. Poznań jest miastem symbolem również w Polsce. Jest miasto, które jest przykładem dla Polski tego niezwykłego patriotyzmu, ale też i przywiązania do tradycji właśnie.